No i tak, witamy z Bronxa. W Paryżu skończyły się kolejne zawody, kolejny akcent wspinania na igrzyskach. Czasówki mężczyzn, to już nie był dwubój, który oglądaliśmy rano pań, tylko... Jednobój. Jednobój i na dodatek bez polskich akcentów. Jak ogląda się czasówki bez Polek, bez Polaków? Czy one są jakby zdarzeniem atrakcyjnym sportowo? Na pewno. I uniwersalnym? Chyba tak. W jakim sensie uniwersalnym? No w sensie, że zawody sportowe są ciekawe dla kibica sportu. Panowie biegają tak, szybko. Generalnie zawody sportowe są ciekawe dla kibica sportu, wiesz. Ale to ja powiem sprawę teraz przy tej wydaje mi się, że nas jakoś zawsze środowiskowo już to ten temat wyszedł, wiesz, w trakcie. Jednak żre pewien kompleks, zanalizować go, pokazać różne, czasem bardzo głębokie i szlachetne jego pobudki, to jest zadanie na zupełnie inny moment. Można to zrobić. Myślę, że to jest przestrzeń do bardzo, bardzo ciekawych rozważań nad naturą wspinania. Dlaczego wspinacz zawsze miał jakiś problem z, w tym sensie, że z tą translacją wydaje mi się, że ten wstyd jest tylko jednym z wielu aspektów, wiesz, ogólnie tego, że to jest dla nas problematyczne przełożenie wspinania na język, na język rywalizacji sportowej. Tak, ale ja się spotkałem bardziej, że to właśnie nie jest tyle kompleks sportowej rywalizacji, czy w sensie właśnie tak jak mówisz, postawienia wspinania obok innych sportów, tylko bardziej na zasadzie wręcz przeciwnie, że wspinanie nie jest sportem. Wydaje mi się, że to zjawisko, że jakby jądro tego zjawiska jest dużo, dużo głębiej i ono się na rozmaite sposoby objawia. Jednym ze sposobów tego przejawiania się jest odwieczne dyskutowanie o tym, czy wspinanie będzie atrakcyjne dla tak zwanej szerokiej publiczności. To jest jedna kwestia, ale to do niej, wiesz co, to pozwolimy sobie na takie rozważania co do atrakcyjności i co do w ogóle obecności wspinania wśród rodziny sportowej, innych jako część tego świata sportowego. Natomiast wróćmy do tego, co się wydarzyło. A wydarzyło się, jak to na igrzyskach, dużo i bardzo ciekawie. No to pierwsze... pan redaktor sformułował takie pytanie, czy to jest atrakcja, chciałem odpowiedzieć. Tak, ja jestem bardzo otwarty na taką dyskusję, zwłaszcza, że mam też pewne przemyślenia, ale też właśnie wracamy do tego. No, oglądaliśmy bieganie najszybszych wspinaczy, szybszych niż kobiety. Panowie biegają zdecydowanie szybciej, ponieważ rekord świata, który był przed tym... przed dzisiejszym dniem, to było 4,79, zresztą Amerykanina sama Watsona. Jak pamiętamy, Ola pobiegła 6,06, to jest nowy rekord pań, więc no ta przepaść, znaczy ta różnica, przepraszam, nie mówię o przepaści, ale ta różnica jest znacząca. No i zastanawialiśmy się, a w zasadzie byliśmy przekonani o tym, że ten rekord zostanie pobity. Został pobity nie w sposób taki oczywisty, nie w biegach tych pierwszych, można powiedzieć bezpiecznych, gdzie liczą się dwa czasy, tylko sam Watson biegnie w biegu już tym pucharowym, wykręca 4,75, tak? 5. Czyli mamy nowy rekord świata. Wcześniej Leonardo Vendrick kręci 4,79, więc pokazuje, że okej, panowie, ja też tutaj jestem szybki, no ale mamy rekordy. Także sportowcy znowu potrafią dać siebie wszystko na igrzyskach. I to nas najbardziej cieszy, bo chcemy, żeby to, co się wydarza na igrzyskach, no, było nie przytłoczone przez stres, przez okoliczności różne, jakieś tam pogoda przeszkadza, wilgotność przeszkadza, żeby to był czysty sport i ten czysty sport sprowadza się bardzo często też do rekordów świata. Ja nie wiem, czy bym tak radykalnie to sformułował. Lubię w sporcie czynnik stresu. I ja jeszcze jestem starej daty kibicem sportowym i to nie mówię o wspinaniu.
Ja lubię taki element naturalny w sporcie. Ale w tym sensie, że pada, wiesz, a, że pada, że coś się dzieje. Ten, nie, ale ja to, wcale nie tylko, mam jakiegoś wcale mnie nie zachwyca nowa moda w skokach narciarskich z punktami, wiesz, za wiatr. Był jakiś taki to element, fortuna by nie zdobył złotego olimpijskiego medalu, gdyby odbierano punkty za korzystny wiatr. Ale to na marginesie oczywiście. To oczywiście. Na pewno, wiesz, no oni są fantastycznie przygotowani, bo to jest jednak impreza z punktu widzenia, tak przynajmniej się, to w ogóle to ciekawą rzecz z prokecie, to ciekawą strunę trąciłeś. Wygląda na to, że świat wspinaczkowy, przynajmniej świat wspinania zawodniczego, zaczyna uważać olimpiadę, igrzyska olimpijskie za najważniejsze wydarzenie sportowe w kalendarzu. To nie jest oczywiste we wszystkich dyscyplinach, jak choćby we wspomnianym tenisie, to wiemy, prawda, gdzie jest wielki szlem, to nie jest, wiesz, zupełnie tego nie ma w piłce nożnej. No ale tutaj jakby cała ta historia wspinania sportowego, no to było skradanie się. Przepraszam, że wejdę ci jeszcze słowo, nie umiem ci powiedzieć dokładnie, mimo że jako Polak jestem ekspertem w tej kwestii, jak to jest w skokach narciarskich. Trzeba by właściwie skoczków zapytać, czy kryształowa kula, czy jednak medal olimpijski. Nie, no myślę, że zdecydowanie w sportach, które nie są aż tak jakby mocno medialne i nie mają no, tak bogatych nagród i tak dalej, tego prestiżu, który był budowany przez setki lat, znaczy setki lat, przepraszam, setki, dziesięciolecia, przesadziłem, przez dziesięciolecia, no jak piłka nożna czy tenis, no po prostu tam ten świat prestiżu jest troszeczkę gdzie indziej postawiony. Dobrze, no to już rozmawiamy, no już wychodzimy poza... Wiesz, nie, my wchodzimy w ten ruch olimpijski. Wchodzimy, mówiłeś pytanie, o pewnym kompleksie, mówiłem o pewnej, ja z kolei wspomniałem o pewnej wyższości. My jesteśmy, no ale podobne dylematy, ale no, ty, chciałem też właśnie porozmawiać. Ale wiesz, ciekawe to jest, czy wspinacze, wiesz, i wygląda na to, że zaczyna się tworzyć konsensus, i to też widać po zawodnikach, że jednak medal olimpijski będzie takim ukoronowaniem największym kariery sportowej we wspinaczce. Wystarczy przypomnieć, my oczywiście tutaj akurat teraz komentujemy czasówki, ale przecież no, wystarczy popatrzeć, no, jaką wagę do tego przykładają kobiety, choćby Jania, ale też niezwykle istotna, no, takim no, emblematycznym, można powiedzieć, zawodnikiem, który no, przykłada niezwykłą wagę do igrzysk. Jest najbardziej ikoniczny wspinacz w historii, jest Adam Ondra. Któremu najprawdopodobniej zabraknie medalu igrzysk olimpijskich. Trzymamy kciuki za Adama, bo to właśnie byłoby piękne takie no, zwieńczenie kariery. Jego kariery, ale tak dokładnie to też to, co powiedziałeś. To byłoby no, potwierdzenie, że wspinanie to takie, no, które nas fascynuje, to skalne, takie najbardziej prestiżowe, gdzie pokonuje się... Ono znajduje swój całkowicie się łączy z tymi igrzyskami olimpijskimi. Adam potwierdza, że mu to na tym zależy, a skoro jest najlepszy tutaj, jest dobry tutaj... No tam jest tylko ten problem, cały czas pies pogrzebany, że pies umarł, tak? Nie zdaje. To była osobna awantura przecież w Polsce dwa tygodnie temu. Nie słyszałeś? Nie, ale to... Profesor Brajczyk powiedział, że on jest starej daty i że się trzyma jednak ustalonej reguły językowej, że zwierzę zdechło, człowiek umarł i posypały się straszliwe groby. Więc pies jest pogrzebany, proszę ja ciebie, byłem w tym, na dalekich wakacjach. W dalekich krajach. Adam Ondra jest niestety znacznie gorszym zawodnikiem niż wspinaczem. I to mu cały czas jednak... Pomimo nie, no mówisz tym, o mistrzu świata. Tak? Wiem, ale jednak... Wróćmy jednak, do... To nie jest, wiesz, to nie jest... Przepraszam, bo mi porywasz te okulary. To nie jest ten typ, co u nas chociażby Piotrek Bunsz, pozdrawiamy Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu, czyli człowiek, który potrafi wygrać zawody, będąc no, ewidentnie dalece nie najlepszym wspinaczem na tych zawodach. To Adam Ondra raczej wygrywa je dlatego, że jest najlepszy i nawet pomimo tego jest w stanie je przegrać. No dobrze, ale wróćmy do panów, bo po pierwsze wspomnieliśmy o rekordach świata. Leonardo Indonezyjczyk wyrównuje, a potem w świetnym biegu sam Watson potwierdza, że
awansuje na pierwsze miejsce, bo to też jest istotne, że czasy są zbierane z tych trzech biegów, co nam wczoraj mieliśmy trochę zamieszania z tym. Więc sam Watson idzie na do pierwsze przodu. Miejsce, do przodu, pobija rekord świata, Szafoba. No i co dzieje się za plecami tych dwóch świetnych biegaczy? Bardzo dobre miejsce Kazacha, Amira Maimuratova. I dosyć ciekawe zdarzenia, no bardzo taka też można powiedzieć nostalgiczna batalia Irańczyka. Pamiętamy go Reza Alipur. Pamiętamy jego, to był przecież zawodnik, który walczył z Marcinem Dzieńskim. Przegrywał. Pamiętamy jego. Przegrywał. W 2016 roku przegrał. W 16 czy 17 przegrał mistrzostwo. I pamiętamy, że to byli wspinacze, którzy biegali 5:30, 5:40, 5:50, 5:60. Tu widzimy, jak poszedł ten sport do przodu. Ale Ali dzięki jednemu z tych trzech szybkich biegów, 5:06, czyli całkiem blisko granicy 5 sekund, no awansuje jako lucky loser. Potem mamy bardzo fajnie zresztą bieg... Tam piękny gest był w ogóle, bo on, tak, bo on biegł z Nowozelandczykiem. Tak, on biegł... Nowozelandczyk przed nim pokłony zaczął być, tak, Prymas Wyszyński przed Wojciechą. Julian David, bo pamiętamy tego Rezę, który dzielił i rządził i był taką ikoną tego masywnego, sportowego stylu, który predystynował go do tego biegania atletycznego. No teraz faktycznie... Ale on dalej jest masywny. No jest masywny, ale już widać, że jego czas nie tyle minął, no bo jest na szczęście... Czas mu się poprawił. No świetnie. No i też bardzo, bardzo fajna walka. Zresztą trudno było rozkładać tutaj sympatię. Biegnie Jarosław Tkacz z Ukrainy i Basa Mawem, no bo zarówno fajnie byłoby, żeby Ukrainiec wszedł do tej fazy pucharowej, jakby gospodarz też Francuzi. No i biegną razem. I się powtarza sytuacja. Basa wykręca 5:16, a Ukrainiec 5:17. No i powtarza się, zauważ, sytuację z tego szaleje. Poprzedniego biegu, w którym biegł Reza, że mianowicie, bo Reza miał przewagę przez cały bieg. Ostatni. Jaki potencjał jest tego ostatniego potencjał, ruchu? Tak. Tego ostatniego ruchu. No więc bardzo, bardzo, bardzo fajne zawody, a to tak naprawdę preludium do tego, co będzie w czwartek, oczywiście dla panów, no bo wiemy, że cały czas myślimy o środzie. Popatrzmy w takim razie na drabinkę. Popatrzymy na drabinkę, no więc mamy ćwierćfinał panów. Watson biegnie z Nowozelandczykiem Davidem. W drugiej parze Włoch Curloni, który też fajny bieg i zwycięstwo i daje mu to możliwość zmierzenia się z Chińczykiem W. Wspomniany już Leonardo, który pobiegł 4:79, biegnie z Mawemem. Maimuratov z Alipurem. Wydaje się, że poza może tą parą W. Curloni, gdzie chyba te różnice są mniejsze, faworyci są określeni, no ale wiemy, że i też właśnie cały czas ta losowość i ta możliwość popełnienia błędu, która jest wpisana w czasówki, no cały czas nam siedzi z tyłu głowy, bo myślimy o środzie. Ale przestań. Faworyci sobie radzą. I trzymajmy się tego tak naprawdę do końca, tak? Jutro pogadamy, wiesz? Jutro. Ja przepraszam, no już mi ucieka myśl, bo jak już jesteśmy przy czasówkach, no to trudno teraz, wiesz, bo to jest jednak jakaś wielka historia. Może nie całego życia, bo to życie to jest jednak coś znacznie większego, ale jednak to ja się opę. Cały jeden, wiesz, wymiar życia Oli Mirosław, jeszcze wcześniej Oli Rudzińskiej, to jest, znaczy de domo.
To jest jednak takie nie do końca uświadomione dążenie do tego, co się jutro ma wydarzyć. Wiesz, to jakoś kulminuje. Wiem, czy nieuświadomione? Nieuświadomione, od pewnego momentu. Ale od pewnego, wiesz, no, nie było, że będą igrzyska w Paryżu, to się zdecydowało chyba w 2018, no, ale już wtedy od lat biegała na najwyższym poziomie. Tak, tak. Znaczy, wiesz, i tutaj te paradoksy zaczynają jakby się pojawiać, znaczy wypływać i przychodzić do nas. No bo wspominaliśmy o tym wspinaniu, które co, na tej olimpiadzie, znaczy na tych igrzyskach powinno być, my chcemy, żeby ono było, no bo przecież my się wspinamy w skałach, tak, my jesteśmy tutaj ponad tym sportem, ponad tymi sekundami, ponad tymi tysięcznymi sekundy, nie, które mogą jutro zaważyć. Ale to teraz nie ma żadnego wszystkiego no znaczenia. Właśnie, wiesz, i właśnie, jesteśmy na igrzyskach jest jakaś... jutro wspinanie może być najważniejszym wydarzeniem. Ale pal diabli to wspinanie z proket, to nie o wspinanie. Nie o wspinanie chodzi. Ja znam Olę od lat. Ale wiesz, nie, no tak. O to ale... chodzi teraz. Wiesz, to jest najważniejsze, że tu wiesz, teraz mamy dziewczynę, która tam, nie powiem ci od ilu, od 10 czy no. ilu lat, wiesz. Wiesz, się wznosi w tej dyscyplinie już. Tak naprawdę był moment, że wydawało się, że będzie w pewnej chwili kończyć karierę, gdyby nie ten impuls olimpijski, to ja spodziewam się, że Ola już by nie startowała. Że w jakimś momencie by stwierdziła, że nie ma pewności, czy udaje się jeszcze krok do przodu. Czyli jakoś się... o sporcie, tak? W sensie o historii czy o Oli mówię, wiesz, Oli, tak, o Oli tak. mówię, że jakiś, wiesz, jakaś kolejna, wiesz, jej życia, którą ona sobie żłobiła mozolnie przez, ale też no, z polotem, przez długie lata, wierząc, że ona gdzieś jeszcze prowadzi i nagle się okazało, że ten cel się pojawił, prawda? I teraz ona jest u tego celu, wiesz, już jest. No tak, ale... I właściwie jest na szczycie tej góry, bo one wszystkie zostały na dole i tam trzeba tylko w tym wietrze, wiesz, wytrzymać jeszcze trzy podmuchy jutro, rozumiesz? Każdy tak. kilka sekund dosłownie, wiesz. A dopiero w delikatnym zefirze był Bóg, jak się objawiał Eliaszowi. To już nie jesteśmy, wiesz, na poziomie jakichś tam naszych, wiesz, piwnicznych kompleksów i, wiesz, zastanowień się, czy my jesteśmy tam, wiesz, czy my jesteśmy, czy nam chodzi o to, żeby sobie powykręcać palce, czy jednak o to, żeby się nauczyć robić szpagat, wiesz, czy zaimponować kolegom. To już jesteśmy... Ale tutaj też, no, mówisz, że droga Oli, jakby, no, droga jako sportsmenki, tak, która jest jakby uniwersalna, tak, ona jest zrozumiała dla każdego. Ona, tak jak mówisz, wspinanie idzie na bok, bo ona jako mistrzyni świata potwierdzała tą swoją dominację, przygotowuje się na najważniejsze imprezy co jakiś czas, oczywiście były mistrzostwa świata, zdobyła te tytuły, awansowała na igrzyska wtedy, kiedy może, no nie w 100%, kiedy chciała, raz miała ten moment zawahania na poprzednich mistrzostwach świata w Bernie, kiedy nie udało jej się no, tej dominacji potwierdzić, tak? Tak? Więc ta chwila uspokojenia, nastroju, znaczy musiała zmienić, można powiedzieć, trochę ten nawet swój paradygmat sportowy, nie fokusować się na... Właśnie, co będzie jutro? Jak ona idzie przecież po medal, tak? Ona już ma ten medal. Teraz to ona, wiesz, to jest kwestia tego... Ja mówię zupełnie poważnie, wiesz? Bo to się rzadko w ogóle w sporcie zdarza. Tutaj... I to, wiesz, to żadna Jania Gambret. Tutaj mamy sytuację, gdzie Ola potwierdziła wczoraj jednoznacznie, że jest w tym momencie na poziomie... takim, na jakim reszta tej dyscypliny będzie może za rok, może za dwa lata, może za pół roku, nie ma znaczenia. Teraz nie jest. Wiesz, żadna z tych dziewczyn się nie zbliżyła ani razu do któregokolwiek wyników Oli. Tak jak ta twoja wieczna metafora. To się, ale no proszę cię, słuchaj, no, Cordial jest... na szczycie Mont Blanc. No. Wiesz, to w takich teraz kategoriach trzeba myśleć. To są igrzyska olimpijskie, skrobiec znicz płonie. No dobrze. To już nie jakiś, wiesz, to już jaki nie, tam kontekst sportowy, co mnie obchodzi, czy to jest dostępne wszystkim, czy niedostępne, wiesz. Ale mimo wszystko, teraz się otwiera... ale podepnijmy do tego to wspinanie, tak, bo Ola zostanie mistrzynią we wspinaniu. No na Mont Blanc, no to masz wspinanie. Dokładnie, nie? Oczywiście, dobrze, ale... że tak. Uspokojmy teraz. Nie, broń Boże, nie możemy się, nie.
Nie możemy się uspokajać. Dalej, te chwile przedłużmy, rozpalmy. Dobrze. Tradycja polskiego romantyzmu otwiera. Sprokiet. Na litość Muszę już wkroczyć, bo Andrzej Mecherzyński, Wiktor... Wreszcie komuś możemy, wiesz, poza wszystkim, wiesz, na tych igrzyskach, poza siatkarzami pokibicować i poza Igą Świątek. Tak. A przepraszam, były szermierki, ja się nie, wiesz, nie wyznaję na tym, nie zrozumiałem. Ale to... Bardzo dziękujemy za dzisiejszy dzień. Udało się nam zobaczyć dwa bardzo ciekawe zdarzenia wspinaczkowe. Mieliśmy dzisiaj dwóch pań. Bardzo ciekawa rywalizacja. Przed chwilą oglądaliśmy i teraz rozważaliśmy i komentowaliśmy czasówki mężczyzn. Oczywiście, jeszcze tak redaktor Rafał Nowak będzie to komentował. Nie. I dla niego to też jest ukoronowanie, jeśli ona jutro, rozumiesz, wiesz, tu się za dużo rzeczy zbiega w jednym punkcie, żeby to się mogło udać z prokat. A nie, to już musimy, już kończymy, bo to się musi udać. Kończymy.